partner jest w pozycji na czworaka, niskiej. Ustawiamy się w pozycji przy barku partnera lub z boku, tak? Jedna ręka, która jest bliżej pasa, wędruje do pasa lub zawija od strony pośladków, tak? I łapie sobie pas. Bardzo skuteczne, ponieważ tu jest mocno związana ta część ciała. Druga ręka wędruje na wysokości szyi, za kołnierz łapiemy. Co dalej? Wjeżdżamy nogą, która jest przy pasie, tak? Tu na, do pachwiny naszego partnera. I wciągamy na siebie wciągamy, nie z boku, tylko on musi być do mnie przyklejony jak najbliżej, tak żeby jego ręka, która jest na mnie, nie uciekła w tamtą stronę. Następnie puszczam rękę z kołnierza i idę pod pachą po przekątnej, łapiąc za pas. Teraz mam go bardzo mocno związanego i nogami lekko go unoszę i przerzucam. Zobaczcie, cały czas jestem przyklejony do niego. Zostaję na brzuchu z boku partnera, nogi szeroko, palce wbite w matę, mocno go kontroluję. Zobaczcie na pas, ja cały czas trzymam mocno pas. Nie puszczam, w ten sposób go kontroluję. Ok, pamiętajcie, że jak partner jest na czworaka, to bardzo ważna rzecz. Jedna ręka, ta, która tutaj jest, mocno związuje tą część ciała, ale ta ręka kontroluje i w jaki sposób wsadzamy palcami do środka, tak? Czyli cztery palce wjeżdżają tutaj, mają kontakt z ciałem partnera. I teraz następnie, jak wciągam na siebie partnera, on musi być do mnie przyklejony bliziutko, tak? Żeby ta ręka, która jest tutaj, żeby się nie uwolniła w tą stronę. Jak się uwolni, no to niestety nie przerzucimy go. Czyli ta ręka jest pode mną, druga ręka, która była tutaj, puszcza i obie łapią za pas, nie puszczają do końca trzymania. Lekko unosimy partnera, przerzucamy i w tej pozycji zostajemy nisko. Nisko jesteśmy osadzeni, ręce trzymają za pas.